Pololista. Pololista. W Radiu Yard. Jest sobota, pomyślałem sobie, że świetnym pomysłem byłoby zadzwonić do artystów, którzy są daleko od Białegostoku, daleko od naszego regionu, ale jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać z nimi w Pololiście, no i pewnie prędko do nas tutaj nie dotrą, więc za pomocą telefonu wykręcamy szybciutko numer i dzwonimy. Już sekundkę, czekamy na antenie. Halo, halo. Słyszymy się. Halo, halo. Halo. Tak, mamy już panele, dziękujemy. Macie panele, a ja w zupełnie innej sprawie. Jest z nami dzisiaj Sylwia i Wojtek z zespołu Weź Nie Pytaj. Bardzo mi miło, że się słyszymy na odległość. A, to Radio Yard, cześć, siema! Tak, dokładnie. Radio Yard i słuchacze Radio Yard, słuchacze Pololisty pozdrawiają serdecznie z Białegostoku prosto. Dzień dobry, pozdrawiamy cały Białystok i okolice. Tak jest, z drugiego końca Polski, jakby nie było. Słuchajcie, żyją we mnie dwa wilki. Jeden mówi weź nie pytaj, a drugi mówi co mówią artyści, kiedy dzwoni się do nich w sobotę o tej porze. No kultura tak jakby przemawia za tym, żeby powiedzieć dzień dobry, ale w sobotę o tej porze nie jest lekko, aczkolwiek druga kawka tutaj już powoli... Z uśmiechem przywitamy. Damy radę. Świetnie. Bardzo się cieszę, że damy radę. Słuchajcie, przede wszystkim mamy możliwość porozmawiać teraz o muzyce, więc ja chciałbym was zapytać, jakie są wasze plany na 2024 rok te muzyczne, ponieważ na to najbardziej czekają słuchacze Pololisty. Kiedy u nas się pojawią jakieś gorące nowości prosto od grupy Weź Nie Pytaj? Tak naprawdę. Mamy już nagrane. O, proszę. Ale jeszcze zastanawiamy się, który wypuścić i jak to będzie wyglądać i szukamy jeszcze pomysłów na teledysk, ale klip będzie nagrywany w kwietniu, więc myślę maj, czerwiec, można już czekać na kolejny numer od Weź Nie Pytaj. No my nie możemy się już doczekać. My również. My już też długo. A czy to oznacza, że już trasy koncertowe na cały sezon letni, wakacyjny są zaplanowane? Czy są szanse, że gdzieś was zobaczymy na Podlasiu lub na Mazurach? Dokładnych planów jeszcze nie ma, bo tak naprawdę to wszystko się jeszcze klaruje. Gdzieś tam umowy spływają, więc trudno powiedzieć, czy dokładnie gdzieś w waszych okolicach się zobaczymy, ale z 90% pewnością, popartą doświadczeniem, mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej gdzieś będziemy grali u was, bo często gdzieś tam w regionie północnej Polski, północno-wschodniej gramy. Także świetnie. Wypatrujcie w social mediach plakatów z trasą koncertową. Być może gdzieś tam będziemy mieli okazję się zobaczyć. Są szanse, że wtedy może również uda nam się spotkać na żywo tutaj w studiu Radia Yard, nie tylko telefonicznie. No, ja bardzo bym chciał i nie mogę się doczekać, prawdę mówiąc. Z przyjemnością. No właśnie na to liczyłem, że powiecie tak samo. Słuchajcie, wy na co dzień żyjecie na Śląsku, prawda? Tak, i to na takim bardzo południowym Śląsku, aż przy granicy z Czechami. Ja nie byłbym sobą, jakbym nie zaczepił was o potrawy, jakie u was rządzą regionalne. Co tam smacznego można zjeść na Śląsku? Ja bym chciał powiedzieć, bo już chciałbym oddać głos Sylwii, ale je muszę powiedzieć po prostu. No, z potraw... Proszę bardzo. Najsłynniejsza potrawa śląska to są ślompoki. To są ślompoki i to jest potrawa, którą wymyśliła Sylwia, jak przyjechał do nas kiedyś letni chamski podryw. I nagrywaliśmy sobie streama, robiliśmy streama i nagrywaliśmy piosenkę, to właśnie wtedy Sylwia, żeby ich ugościć, przygotowała kuchnię śląsko i japońsko. Tak to się nazywało? Śląsko-japońsko, tak. Śląsko i japońsko. I to właśnie powstały ślompoki i to są takie zawijańce z tortilli z różnymi nadzieniami, jakaś tam papryka marynowana, majonez, przede wszystkim majonez, to jest najważniejsze. Oj tam. Najważniejsze jest majonez, nie oszukujmy się. No i to jest zawinięte trochę tak jak sushi i to jest właśnie ślompok. Brzmi ciekawie i smacznie. Są naprawdę super. Bardzo prawdopodobne, że większość z osób, nawet ze Śląska, usłyszy o tej potrawie pierwszy raz w życiu. Ja myślę, że to jest najwyższy czas, żeby zacząć promować tą wspaniałą kuchnię, którą zaprezentowałaś, jak chłopaki do nas przyjechali, bo były wyśmienite te ślompoki. Przyznam szczerze, że ślompoki cieszą się dużą popularnością w domu, ponieważ wszyscy je lubią. No kto nie lubi tortilli, a w środeczku można szyneczkę spotkać, serek. Wszystko można spotkać. Dokładnie. Ja mam taką propozycję, kiedy będziecie grali koncerty gdzieś tutaj bliżej Podlasia i Mazur, to może wtedy wymienimy się potrawami. My wam pokażemy nasze babki ziemniaczane, kiszki ziemniaczane, kartacze, a wy ślompoki przywieziecie na Podlasie. Jest to jakiś pomysł, tak. Widać, że
macie dużą fantazję, jeśli chodzi o kuchnię, czy w muzyce też jesteście gotowi na takie szaleństwa? No ostatnie numery pokazują, że gdzieś tam potraficie nawet troszkę w latino skręcić z tego folku. Tak, bawimy się. Raz to, raz tamto. Weź nie pytaj, to jest taki projekt, gdzie zostaniemy raczej w trendzie folkowym i zawsze będziemy się blisko tego tematu poruszać, a projekt drugi, w którym działamy, to znaczy Miła i Niegrzeczny, to jest taki projekt, który daje nam zupełną wolność. To znaczy, co w duszy gra, na co mamy akurat ochotę, to działamy. Tutaj nas nie trzymają żadne ramy, że tak powiem. Czyli trochę latino, jest też jeden numer taki popowy, dość ciężki, bo ja właśnie ostatnio mówiłam Wojtkowi, że pomimo tego, że mam w mediach taki wizerunek uśmiechniętej dziewczyny i zabawowej, to ja w sumie to mam czasem taką smutną duszę i jestem takim zdziadziałym człowiekiem. Zdziadziałym. Niemożliwe. Ale myślę, że każdy ma takie chwile, że chce być też taki zdziadziałym dziadem być. No tak, to coś nas łączy. Tak. Ja czasem mówię do mojej żony, że we mnie drzemie stara baba, więc to pewnie coś podobnego. Tak. No i jak taka stara baba czy stary dziad wezmą się za muzykę, no to powstaje też zupełnie coś innego, coś mrocznego, coś smutnego. No ale to wtedy jest zupełnie inny temat i inna grupa odbiorców. Ale ta piosenka, przepraszam, że ci tutaj się wtrącę, o której wspominasz, chodzi o... o którą piosenkę chcieliście teraz? Uwierz mi, tak? Tak. O, uwierz mi, no to ona nie jest tak naprawdę smutna. Ona ma taki cięższy klimat, trochę z lat 80., ale nie jest, ona jest piosenką bardziej o nadziei, o takiej niepewności, o takiej myślę, że relacji. Się rozgadaliśmy za dużo. A to jest super piosenka. Nie, bez przesady, mamy czas. Myślę, że słuchaczom miło się nas słucha. No tak, o niepewności. Słuchajcie, to może na zakończenie. Przebój Cicha Woda, z tego co patrzyłem świeżo, 21 milionów już osiągnął na portalach streamingowych. No i czy są szanse, że w tym roku przebijecie ten rekord? Jakimś fajnym szanse hitem? Są. Szanse a są. Co? Jest, że są. Co? Nie, że nie czy ma. Mogę wam, nie, mogę wam tego życzyć? Szanse, co? No co? No co? No. No. No to kto, jak nie wy? No. Szanse są, a zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mamy takie nadzieje i tego sobie życzymy i tak nam się marzy. To tego życzę wam również ja, tego życzę wam na pewno słuchacze Radia Yard. Jeśli taki utwór będzie, to na pewno będzie szalał i hulał na antenie Radia Yard. Ja bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Fajnie było chociaż telefonicznie połączyć się na chwilę. I przypomnę, był z nami dzisiaj Wojtek, była z nami dzisiaj Sylwia, zespół Weź Nie Pytaj. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, dzięki, cześć. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy słuchaczy Radia Yard. I kiedy wydamy już nowy numer, liczymy na was. Nabijajcie nam wyświetlenia i pięknie wam dziękujemy za to, że Cicha Woda już osiągnęła taki wielki wynik. A przede wszystkim to bawcie się do naszych radosnych piosenek, do naszej muzyki. Pozdrawiamy. Cześć. Pololista. Taneczna lista przebojów Radia Yard.